Nie będzie już dzieci, które chodzą z, z, z kilogramami kartek papieru, po i jednorożców i zbierają pesele od ludzi, tylko będzie zasada jeden człowiek, jedna karta do głosowania, wydawane tylko w delegatorach Urzędu Miasta Łodzi, w sześciu w sumie łącznie miejscach w mieście i koniec. Z takich najbardziej ikonicznych, w sumie współczesnych, można nazwać ikon Łodzi. E, w pewnego roku wygrał Pomnik jednorożca. Cześć. Z tej strony Agata Kępa i dzisiaj już po raz kolejny na kanale goszczę Kosmeł Nekiela z Łodzi. Hej. Cześć, witam was wszystkich. Dopowiedziałam o tej łodzi, bo to wiadomo, że się tutaj będziemy znowu transportować właśnie do łodzi. Chociaż o transporcie w łodzi już co nieco było, nie jest to takie proste, ale to odsyłam do naszej poprzedniej rozmowy. Dzisiaj chciałam się zapytać o budżet obywatelski. Co tak naprawdę miasto to obyczaj? Na pewno w przypadku budżetu obywatelskiego te zasady bywają różne. Ty opisujesz ten budżet obywatelski w łodzi od Kilku lat. Jakie są takie zasady, czym on się wyróżnia od innych budżetów obywatelskich w Polsce? Myślę, że trudno mówić jednoznacznie o budżecie obywatelskim w Łodzi, z tego względu, że co roku ten budżet po prostu ewoluuje. On z każdym rokiem się zmienia, mhm. więc w sumie trudno mówić co roku, jakby co roku. Są pewne różnice i nie tylko łódzki budżet ewoluuje, ale też no, budżety w innych miastach, które są jakoś dostosowywane do bieżącej sytuacji, e, czy jakichś właśnie bieżących po prostu przemyśleń, e, konsultacji społecznych i tak dalej. Na pewno wyróżnia się tym, że był jednym z pierwszych w sumie w Polsce. Nie był pierwszym, ale był na pewno Łódź jed... była jednym z prekursorów. To również powstało właśnie dzięki staraniom łódzkiej strony społecznej, dzięki właśnie temu takiemu naciskowi na proobywatelskie, takie demokratyczne rozwiązania związane właśnie bardziej z taką demokracją bezpośrednią. I... Niewątpliwie był to duży sukces. Również dzięki temu, że właśnie tak jak wspominałem w pierwszej rozmowie, ta pierwsza kadencja rządów Hanny Zdąskiej była bardzo otwarta na takie pomysły. Wtedy bardzo dużo takich progresywnych rzeczy się działo. Więc udało się również wprowadzić budżet obywatelski praktycznie zanim, prawda, on jeszcze wszedł do tego mainstreamu, kiedy w tym momencie jest on obowiązkowy dla wielu miast w Polsce i trzeba na niego przeznaczyć pół procenta budżetu. To Łódź już wtedy była w tej, w tej jakby awangardzie i podążała. Była, nie pytam, w którym mieście był pierwszy budżet obywatelski. Zdaje się, że w Gdyni. W Sopo e, chyba w Sopocie, ale gdzieś na pewno w, Sopocie, w twój mieście. mieście. Tak, więc Łódź bodajże rok albo dwa później też już swój budżet obywatelski miała. I ja pamiętam takie w ogólne wzmożenie, bo to było coś kompletnie nowego. To było takie narzędzie, które dzięki któremu można było zgłosić. Dość szalony pomysł. I w sumie go zrealizować, tak? Eee, ta pierwsza edycja jakby szczególnie wyróżniła się tym, że wygrał właśnie Wonerw na ulicy 6 sierpnia. To jest taka przecznica ulicy Piatkowskiej, praktycznie najściślejsze centrum miasta, też pod takim kątem rozrywkowo użytkowym. I ta ulica z takiej dość ponurej, dość asfaltowo-betonowej. Eee, Atmosfery przekształciła się w miejsce, które potem było nagradzane, które było znane praktycznie w całej Polsce i inspirowało też inne miasta do właśnie zmian w przestrzeni. To była ulica, która kiedyś była raczej znana ze sklepów z dopalaczami w tych czasach, prawda, na, pocz na początku drugiej dekady em, tego wieku, a stała się jedną z najfajniejszych, najprzyjemniejszych przestrzeni do spędzania czasu, gdzie gastronomia po prostu tętni życiem, e, gdzie kolejki do manekina są horrendalne, prawda, e, bo pomimo tego, że właśnie na przykład taka restauracja, która jest popularna w całej Polsce, radykalnie zwiększyła mm, swoją jakby... I ilość stolików, z tego względu, że kiedyś chodnik miał półtora metra i były tam zaparkowane samochody, a w tym momencie jest mnóstwo przestrzeni, żeby rozstawić ogródek gastronomiczny, więc taka trochę zmiana przestrzeni, oczywiście bardzo kontrowersyjna, no bo jak to tak? Drzewa pośrodku ulicy, spowolniony ruch, przecież to miała być ulica prowadząca w ogóle do samego dworca kolejowego, mimo że jest to jedna z najwęższych ulic właśnie przecinających Piotrkowską. To był taki duży sukces. Potem yy, widać bardzo takie, to że łodzianie bardzo analitycznie podchodzą do tego, co wygrywa w sumie, i co by w sumie chcieli. I na, właśnie na bazie tego sukcesu ulicy 6 sierpnia, potem rok później, wygrały dwa kolejne w w śródmieściu. Na Traugutta, czyli naprawdę na przedłużeniu ulicy 6 sierpnia, i na Piramowicza, to jest taka uliczka bliżej dworca, Łódź fabryczna. Więc to rozpoczęło taką rewolucję. Inny bardzo znany w sumie projekt to Łódzki rower publiczny. To był projekt do budżetu obywatelskiego. Urząd Miasta Łodzi i ZDiD, Zarząd Ruchu i Transportu, początkowo nie chcieli go realizować, więc no mieszkaniec, nie wiadomo który, tak naprawdę zgłosił to do budżetu obywatelskiego i ten system wygrał i dzięki temu w Łodzi mieliśmy bardzo popularny system roweru miejskiego, zdaje się, że był w ogóle w czołówce, jeszcze kiedy był poprzedni operator. Więc to był również taki sukces trochę obywatelski. Co jeszcze? Z takich najbardziej ikonicznych, w sumie współczesnych, można nazwać ikon Łodzi e, w pewnego roku wygrał pomnik jednorożca. Początkowo to, być, to miał być pomnik rodziny jednorożców. Skąd w ogóle ten pomysł? E, podczas przebudowy trasy WZ w Łodzi powstał taki dworzec tramwajowy. E, Przystanek przesiadkowy, gdzie krzyżują się dwie główne linie tramwajowe północ-południe i wschód-zachód. I on ma taką formę nawiązującą trochę do jednego z dworców kolejowych w Lizbonie, ale z takim łódzkim twistem, bo jest to taki powiedzmy tęczowy dach, który nawiązuje do witraży secesyjnych, który w Łodzi jest całkiem sporo. No i jakimś cudem, ktoś wymyślił kiedyś nazwę na ten dworzec stajnia jednorożców. I to się kompletnie przyjęło. W tym momencie nikt nie mówi na to dworzec tramwajowy Piotrkowska Centrum, albo przesiadkowo, jak jedna z redakcji łódzkich gazet to nazwała. Dla wszystkich to jest po prostu stania jednorożców. A skoro jest stania jednorożców, to muszą być jednorożce. Więc jeden z łodzian zgłosił ten projekt i on wygrał. Eee, no i tutaj myślę, że bardzo dobrze się zagłębić właśnie w takie też rzeczy troszkę mniej chwalebne, czyli. Jak realizowane są te projekty do budżetu obywatelskiego, bo niestety z każdym rokiem widać, że łodzianie zdarzają się z coraz większymi takimi mm -hmm. obstrukcjami. Natomiast no tutaj zadajemy sobie pytanie tak na początek. Czym jest budżet obywatelski? Bo według polskiego prawa to jest specjalna forma konsultacji społecznych. Dokładnie. No i tutaj jest taki wątek, w sumie. Jak realizować ten wniosek? Tak? Jeśli we wniosku było napisane, że to ma być instalacja artystyczna przedstawiająca rodzinę jednorożców e, i miała być to instalacja o tyle interaktywna, że e, miało, to miało umożliwiać jakby interakcję, że można było tam sadzać dzieci, żeby można po prostu z tym pomnikiem, z tą rzeźbą jakoś tak współgrać. E, co zrobił Urząd Miasta najpierw? Zrobił konkurs dosyć. Ja rozumiem dlaczego. Dość absurdalny w sumie na awangardowe rzeźby jednorożców. No i jak to jest ze sztuką współczesną? Ona jest. Ona wymaga bardzo dużego, jakby to ładnie ująć, skupienia, aby zrozumieć, co artysta miał na myśli. I te pro projekty, nawet ludzi związanych z łódzką ASP. No nie do końca przypadły łodzianom do gustu. No były po prostu trochę zbyt awangardowe. Tych jednorosztów trudno w tych formach się było doszukiwać. Więc e, miasto w ogóle zleciło potem e, wykonanie tej rzeźby artyście z Japonii. E, no i ta rzeźba faktycznie stanęła po dobrych kilku latach, bo to jednak nie zajęło jednego roku, tak jak jest w regulaminie, aby zrealizować ten projekt. E, no i pojawia się właśnie ten przykład, jako że jest to taki najgłośniejszy. Eee, bo ten pomnik budził bardzo duże kontrowersje. W sumie niektórzy mówili, a po co nam jednorożec, a czemu w ogóle wydajemy pieniądze na takie rzeczy, przecież są dziury w ulicach i ileś mi mieszkań nie ma toalet. No i tu zawsze będzie taka dyskusja. No ale z drugiej strony mówi się Vox Populi, Vox Dei, tak? Czyli głos społeczeństwa jest głosem Bożym, tak? Więc w sumie, dlaczego by miało się nie realizować tego projektu, skoro jednak kilkanaście tysięcy łodzian zagłosowało na ten projekt? Niektórzy uważają, że powinno się wprowadzić głosowanie negatywne również. Ja nie jestem zwolennikiem tego z tego względu, że warto jednak jakby bazować na pozytywach, a nie na negatywach, jeśli chodzi o partycypację społeczną, żeby to jednak. Bardzo dużo partycypacji społecznej w ogóle dzieje się w opozycji do czegoś, a nie za czymś. Więc ten budżet obywatelski jest chociaż taką jedną e, możliwością, by to było w 100% za czymś. No nie zawsze można być w 100%, 100 za, bardzo często przeciwko są na przykład liczne wydziały Urzędu Miasta, które opiniują wnioski. Ja sam się zderzałem z... i zderzam cały czas, bo... Składam dość dużo e, wniosków e, do budżetu obywatelskiego z takim polskim niedasizmem. czyli nie da się czegoś zrobić, gdyż i tutaj jest naprawdę dość duży powód, który często jest dosyć absurdalny i, i go można powiedzmy, że dość łatwo obalić, ale to jest. To jest jeden z dużych pro problemów budżetu obywatelskiego teraz. I to zniechęca sporo osób do, do składania, to szczególnie takich troszkę bardziej ambitnych projektów. I właśnie kiedy mówimy o ambitnych projektach, czasami wydaje się, że budżet obywatelski jest metodą do łatania dziur w różnych miejskich instytucjach. Przyjmijmy, szkoła idzie do Wydziału Edukacji po to, aby nie wiem, wyremontować salę gimnastyczną, czy mhm. szatnie, czy kupić nowe piłki. A Wydział Edukacji mówi, nie mamy pieniędzy, zgłoście projekt do budżetu obywatelskiego. I potem się okazuje, i nie wiem, ktoś chce, żeby wyremontować chodnik na osiedlu. A ZDIT mówi, nie mamy pieniędzy, zgłoście to do budżetu obywatelskiego. Więc w sumie się okazuje, że taka mała, naprawdę maciubka pula, bo to jest pół procenta wydatków, tak? W łodzi to jest. W około 30 milionów złotych, więc to nie jest duża pula. Także, jakby też duża dyskusja jest o tym, czym w zasadzie ma być budżet obywatelski. Czy to ma być taki środek do, taki wehikuł spełniania fajnych, wyjątkowych pomysłów, właśnie jak na przykład te wonerfy, jak nawet pomnik jednorożca, jak rzeczy, na które po prostu na co dzień urzędnicy nie zawsze wpadają. Mówiłeś tutaj o kilku przykładach, które w Łodzi mogą być bardziej rozpoznawalne też dla osób poza Łodzią, no bo tak naprawdę stajnia jednorożców to jest coś, czego ja między innymi kojarzę Łódź, a wcześniej nie do końca miałam świadomość, że jest to powiązane z budżetem obywatelskim, ale przecież jakby to nie wszystko, co się dzieje, to są raczej przykłady, które były kilka lat temu. I od jakiegoś czasu zaczęłaś też pisać, między innymi na swoim blogu, o tym, że szkoły wykorzystują budżet obywatelski i właśnie bardzo duża, jakby część puli pieniędzy, tego budżetu, tak naprawdę 0,5% z puli miasta, jest przeznaczana dla szkół. Z czego to wynika? Jak wygląda to w Łodzi? Myślę, że warto tutaj wrócić do samego w sumie początku budżetu obywatelskiego w Łodzi. Tak jak druga edycja odbywała się w roku 2014, i w drugiej edycji praktycznie, żeby nie skłamać, coś około 80% puli ogólnomiejskiej zgarnął jeden projekt. Jeden projekt, który nazywał się po prostu, był jakby koalicją kilku szkół. Chodziło o to, aby zbudować tam w tych kilku szkołach zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta jakąś infrastrukturę sportową. W każdej z nich nie, że to będzie wspólne boisko dla trzech szkół, tylko każda szkoła dostanie swoje. No i ten projekt zebrał olbrzymią ilość podpisów głosów z tego względu, że no oczywiście koalicja kilku silnych, dobrze zorganizowanych. Instytucji, które mają znaczną ilość osób powiązanych z tymi instytucjami, no trudno było to przebić. No i już wtedy to była jedna z pierwszych zmian, gdzie wprowadzono limity w ogóle na, na wartość jednego projektu, żeby nie było tak, że jeden projekt przejmie całą pulę. No i potem, oczywiście, te zmiany, tak jak wspominałem na samym początku, budżet obywatelski cały czas ewoluuje. E, cały czas zmieniają się te zasady. No i w, zdaje się roku 2019 e, zlikwidowano pulę ogólnomiejską. I przez to wszystkie projekty w sumie trafiły do e, puli, e, do pól osiedlowych. No i e, wprowadzono taką możliwość, że można głosować na dowolną ile zwykle każdy mógł głosować na pięć projektów z yy, puli ogólnomiejskiej i pięć projektów z puli osiedlowej dla jednego osiedla czy dzielnicy w zależności od roku. W tamtym roku w 2019 można było głosować na 5 projektów z 5 dowolnych osiedli. Skończyło się to tak, że szkoły przejęły 50% z całej puli budżetu obywatelskiego, która wtedy zdaje się wynosiła 50 milionów złotych. To był absolutny rekord niepobity nigdzie później ani wcześniej. Jak do tego doszło? Przede wszystkim Szkoły mają olbrzymią. Jeszcze zanim opiszę, jak do tego doszło, warto wspomnieć, że w Łodzi funkcjonuje sposób, że można głosować na dwa sposoby. Można głosować przez internet, wpisując swój PSL, potem potwierdzając swoją, jakby swoją autentyczność kodem SMS, no i wybiera się te projekty. Albo można składać karty papierowe. Karty papierowe, które każdy może sobie wydrukować w domu. Wpisuje się PESEL, wpisuje się te projekty, na które się chce głosować, i zanosi się taką wypełnioną kartę do głosowania do Urzędu Miasta. Problem z nieograniczonym drukowaniem kart do głosowania jest dość prosty. Mianowicie jest to bardzo podatne na eksploatację ze strony nie do końca uczciwych uczestników gry. Ja doszedłem w swoim takim małym śledztwie do tego, że szkoły wzajemnie raz tworzą pakty. Czyli to już nie jest koalicja pięć szkół jeden projekt, tylko pięć szkół i pięć projektów, które wzajemnie na siebie głosują. I dochodziło do bardzo absurdalnej w ogóle sytuacji, gdzie na osiedlu, na którym mieszka, przyjmijmy 8 tysięcy osób, projekt szkoły dostawał 15 tysięcy głosów. Więc w sumie głosowało więcej osób, niż mieszka na takim osiedlu, co jest. Dość zastanawiające. Oczywiście wszystkie takie projekty albo należały do szkół, albo do innych instytucji, jak na przykład Ochotnicze Straże Pożarne, co jest też bardzo ciekawym wątkiem. Natomiast te szkoły najbardziej tutaj wyeksploatowały ten budżet obywatelski. Nawet się nie kryjąc z tym, publikując na swoich stronach internetowych, publikując na Facebookach szkół, to, że. Wszystkie dzieci mają zebrać przynajmniej 10 podpisów, czy głosów. Ogóle, e, I klasa, która wygra, która zbierze najwięcej głosów, wygrywa wycieczkę do Energy Landy. E, ufundowaną przez Radę Rodziców. Oczywiście to nie, żadna dyrekcja szkoły nie miała z tym nic wspólnego. To wszystko organizowała Rada Rodziców, którzy, która, jak wiem, jest kompletnie niezależnym tworem od dyrekcji i nie ma z nią nic wspólnego. Eee. bardzo częstym widokiem w Łodzi były dzieci, które chodziły z wydrukowanymi, już wypełnionymi eee, kartami do głosowania i zbierały pesel od przechodniów eee. ja to porównuję do sytuacji, w której kandydaci na posłów szczególnie, że zbliżamy się do kampanii wyborczej prawda, w sumie już w niej jesteśmy tak naprawdę zamiast mówić ludziom Idź 15 października na wybory i zagłosuj na mnie. Wychodzili z wypełnionymi kartami wyborczymi i mówili: "Tu się podpisz swoim wy wyborcom". To jest ten sam, to jest właśnie ten sam, yy, to jest taki problem, który ja widzę, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Mianowicie wydaje mi się, że w partycypacji społecznej chodzi o aktywne i proaktywne zainteresowanie. E, jakąś taką sytuacją w mieście i samemu przejrzenie tej listy projektów i wybranie tego, co jest najważniejsze dla danej osoby, a nie, po, a nie podpisanie się ta, tak naprawdę pod e, gotowym już zestawem projektów. E, ta sytuacja w 2019 roku wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. E, także mediów. Ja na, e, wspólnie z moim przyjacielem zrobiliśmy naprawdę olbrzymią, bardzo długą e, analizę tych wszystkich głosów. Trzeba było przeanalizować e, plik w Excelu, który miał 600 tysięcy wierszy, bo każdy, pro, jakby każdy głos na każdy projekt, a, każ, a zagłosowało około 100 tysięcy ludzi, ponad 100 tysięcy na 5 projektów, każdy. To, było, to była naprawdę masa roboty, ale udało się z tego bardzo ciekawe wyniki w sumie uzyskać. Ten zestaw danych uzyskany od Urzędu Miasta pokazywał też, już jakby dość oczywiste, że na przykład dzieci głosujące na informatyce i to można było po tym, to można było bardzo łatwo dojrzeć, że nagle w przeciągu 5 minut czy 10 w. W ramach jednej godziny lekcyjnej w tej szkole nagle projekt liceum numer X zyskuje 20 głosów do budżetu obywatelskiego od osób w wieku 16 lat. To są takie dość oczywiste rzeczy, które można z dużą dozą pewności zinterpretować, że było to głosowanie na informatyce. Szczególnie, że były takie sygnały również od ludzi. Szkoły kompletnie wtedy zdeklasowały resztę i bardzo zirytowały mieszkańców Łodzi. Ta moja analiza się rozeszła. Ten wpis miał kilka tysięcy wyświetleń, co jak na w sumie dość niszową rzecz, tak? Jednak było to bardzo szeroko komentowane również w mediach miejskich. Udało się wtedy doprowadzić do usunięcia szkół z puli ogólnomiejskiej, inaczej, przywrócenia op, puli ogólnomiejskiej i usunięcia szkół z puli osiedlowej, tak, aby te wielkie organizacje, instytucje nie mogły konkurować z, inaczej, żeby mieszkańcy nie musieli konkurować z tak naprawdę molochami, które mają olbrzymie możliwości, prawda, zbierania tych głosów. Kolejny i to, to był jeden z wniosków, który, do których miasto się przychyliło. Były też inne wnioski, które wtedy, jeszcze właśnie w roku 2019, proponowaliśmy. To było e, zlikwidowanie głosowania papierowego lub jego radykalne ograniczenie. Tego w 2019 nie zrobiono. E, udało się przenieść część innych instytucji również do budżetu ogólnomiejskiego, część też dużych terenów zielonych. Które na przykład jest Wielki Las Łagiewnicki yy, i jakiekolwiek projekty rekreacyjne, głównie do budżetu obywatelskiego na tym osiedlu, były to tak naprawdę przejmowały całą pulę dla tego dość niewielkiego osiedla. Więc czy Las Łagiewnicki, czy Park na Zdrowiu, największy park w mieście zostały przeniesione do puli ogólnomiejskiej. Dzięki czemu te zasady gry były po prostu troszkę prostsze i łatwiejsze dla tak zwanych zwykłych mieszkańców. Yy. Ograniczono też możliwość głosowania na projekty yy, osiedlowe do tylko dwóch osiedli, więc ograniczono możliwość po prostu zawierania tych paktów, których nie wyeliminowano praktycznie yy, cały czas. I co najważniejsze, Łódzki Budżet Obywatelski był jednym z bardzo niewielu, gdzie nie było zasady ogólnodostępności. To znaczy. Zasada ogólnodos ogólnodostępności. W tym chodzi o to, aby projekt z budżetu obywatelskiego był zasadniczo ogólnodostępny dla wszystkich, prawie bez ograniczeń. Tak. Mm. No i jakby nie spojrzeć, remont toalety w gimnazjum, do którego chodziła moja siostra, nie do końca jest projektem ogólnodostępnym, bo trudno oczekiwać, że. Będę mógł kiedykolwiek wejść do tej szkoły i powiedzieć: Przepraszam, chciałbym skorzystać tutaj z Państwa toalety albo remont szatni, czy, czy, czy wiele innych rzeczy. Więc udało się wprowadzić jeszcze właśnie w 2019 ten wymóg o ogólnodostępności. Potem go doprecyzowano, ile to ma być w ogóle godzin w tygodniu. Natomiast zdarzały się wnioski, gdzie szkoła wnosiła o remont sali gimnastycznej. I remont fragmentu chodnika przed szkołą. Chodnik jest ogólnodostępny, więc już projekt staje się przez to całkowicie ogólnodostępny, prawda? Eee, I takie projekty fa faktycznie przechodziły na przykład w weryfikację. Eee, więc w ogóle w budżecie obywatelskim duża rola jest nie tylko w samym regulaminie, ale również w jego interpretacji. I to się coraz częściej eee, zdarza. Także nadal w Łodzi, jeśli chodzi o to, o co wspominałem, czyli. Czym jest las łagiewnicki? Kiedy ee, do regulaminu wpisujemy, że obszary położone na terenie lasu łagiewnickiego, to tak naprawdę co dokładnie mamy na myśli? No, i się okazuje, że w momencie, kiedy wszedł plan miejscowy dla lasu łagiewnickiego, to lasem łagiewnickim są tylko obszary, które są zakwalifikowane w planie miejscowym jako teren leśny. Czyli te obszary, które są na przykład w innych, w innych klasyfikacjach, są to tereny, przyjmijmy, nie wiem, jest jakiś fragment zabudowy, czy, czy teren rekreacyjny, czy na przykład teren, teren łąki albo teren pól uprawnych, bo to też się zdarza, to już nie jest las łagiewnicki. Taka jest najnowsza interpretacja. Więc w ogóle w konstruowaniu regulaminu trzeba być często bardzo, bardzo uważnym. E, bo Prowadzi to potem po prostu do konfliktów, a, a najważniejsze w ogóle w budżecie obywatelskim jest to, aby było budowane zaufanie. I to zaufanie powoli w Łodzi myślę, że udaje się odbudować. I dobrym testem będzie tegoroczna edycja. Bo w tym roku po wielu latach kampanii udało się radykalnie ograniczyć głosowanie papierowe. Eee, dzięki temu w sumie, dzięki. Z jednej strony myślę, że w dużej mierze, moim analizom i takiemu naciskowi ze strony społecznej na to, nie będzie już dzieci, które chodzą z, z, z kilogramami kartek papieru po stajni jednorożców i zbierają pesele od ludzi, tylko będzie zasada jeden człowiek, jedna karta do głosowania wydawane tylko w delegatorach Urzędu Miasta Łodzi, w sześciu w sumie łącznie miejscach w mieście i koniec. Jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie na. Raz frekwencję, bo nie można ukrywać, że bardzo duża część frekwencji budżetu obywatelskiego były to zapewne nazwę to duchy, czyli tak naprawdę osoby, które kiedyś ofiarowały swój PESEL i potem był on wykorzystywany w nietnych celach. Zdarzały się też ta, takie sytuacje, kiedy ktoś chciał zagłosować przez internet, a tutaj się okazywało, że jego PESEL już został użyty i nie mógł już za, zagłosować. Także nawet z perspektywy Ochrony danych osobowych, tutaj zdarzały się takie problemy. Jestem bardzo ciekaw, jak rozwinie się sprawa w tym roku, e, jeśli chodzi o to radykalne ograniczenie głosowania papierowego. Zobaczymy, jak zmieni się frekwencja, zobaczymy, jak ile proporcjonalnie głosów stracą projekty instytucji, e, które w dużej mierze opierały się właśnie o głosowanie papierowe. I czy faktycznie wbrew temu, wbrew jakby pewnym, jakby co powiedzieć, wiele osób się martwi, że przez brak głosowania papierowego w takiej formie ucierpią seniorzy. Natomiast przykłady z innych miast, gdzie w ogóle nie ma głosowania papierowego, pokazuje, że seniorzy cały czas głosują, jednak, mimo wszystko, są um, dość. Doedukowani cyfrowo, więc to też będzie bardzo ciekawa edycja budżetu obywatelskiego. Na pewno o tym będę pisał. Zobaczymy. Wiele wątków się tutaj pojawiło, chciałam się właśnie do kilku z nich ustosunkować. To może na start do tych seniorów. Myślę, że jakby z jednej strony papierowe głosowanie może seniorom ułatwiać to głosowanie, ale z drugiej strony oni też muszą w jakiś sposób dotrzeć na przykład do tej karty, muszą ją jakoś wydrukować, zanieść i tak dalej. Wiem, że w niektórych miastach funkcjonuje po prostu taka Zależność, że są te punkty do głosowania i tam na przykład można głosować cyfrowo, a nie papierowo, ale jeśli się nie ma jakiegoś sprzętu, komputera, internetu i tak dalej, no to ci seniorzy mogą tam pójść, skorzystać z jakiejś um, pomocy osób, które jakby pomogą to obsłużyć i tak dalej. No i w tym momencie jest to wszystko jakby bezpieczne, jeśli chodzi o dane i niewykluczające, jeśli chodzi o Grupy, jakby społeczeństwa, które nie mają na przykład na co dzień dostępu do komputera czy do internetu. No, jednocześnie Polska jest dosyć bardzo rozwiniętym cyfrowo krajem, więc myślę, że to też będzie coraz mniejszą przeszkodą tak naprawdę w kolejnych latach. Jestem ciekawa, jak się właśnie to papierowe głosowanie będzie rozwijało, bo to jest coś, z czym się nie spotkałam w innych miastach, bo dużo bardziej przypomina to. Zbieranie jakichś podpisów pod czy właśnie jakąś petycją, czy po prostu pod jakimś kandydatem, niż rzeczywiście głosowanie. No i sobie wyobrażam taką sytuację, że do kogoś właśnie ktoś na ulicy podchodzi i się pyta, czy jesteś za tym, żeby coś tam wyremontować, ktoś się podpisuje, a nie ma pojęcia, że jest masa innych możliwości. Także zobaczymy, jak to wpłynie na budżet obywatelski w, w Łodzi. Pewnie ta frekwencja będzie mniejsza, biorąc pod uwagę, że tak średnio w Polsce chyba ta frekwencja oscyluje wokół 10-11%. Z tego, co mówisz, jakby w Łodzi um, to była wyższa frekwencja, no, ale jednak w innych miastach ten budżet cały czas funkcjonuje i myślę, że bardziej może dzięki jakby ograniczeniu możliwością obchodzenia tak naprawdę tego przypominać taki budżet obywatelski z założenia, z idei, czy jako ta forma konsultacji z mieszkańcami i też nadanie jakichś priorytetów dla miasta, jeśli chodzi o to, czego mieszkańcy oczekują, na przykład w remontach, w budowach itd. Pojawiła się jeszcze ta kwestia szkół. Myślę, że może być zrozumiały też, dlaczego jakby szkoły chcą to wykorzystywać, bo ten budżet jest najczęściej w miastach bardzo ograniczony i też wiele szkół ma jakby problem z jakimiś renowacjami, odnowieniami jakby swoich budynków i tak dalej. No tutaj się pojawia jakby ta kwestia, czy to powinno być w ten sposób wykorzystywane. Jeśli jakby jest ten wątek ogólnodostępności, no to powiedzmy, że o ile jeszcze boisko zewnętrzne może jakby podchodzić pod budżet obywatelski, o tyle jakby już wewnętrzne Remonty w szkole trochę gorzej, no bo rzeczywiście ten budżet obywatelski z założenia też powinien być dostępny, żeby mieszkańcy mogli z tego po prostu korzystać. Większość, tak naprawdę, projektów, o ile nie wszystkie, o których wspomniałeś, to są te projekty twarde, czyli jakieś remonty, budowy i tak dalej. Czy pojawiają się też w łodzi w ogóle jakieś zadania miękkie, realizowane? przez budżet obywatelski, czy nie ma takiego trendu, czyli na przykład organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup biletów dla kina, dla seniorów i tak dalej. E, dużo tutaj ciekawych wątków poporuszyła się. Zacznę od tego głosowania dla seniorów. Seniorzy, czy ktokolwiek, kto jest, powiedzmy, wykluczony cyfrowo, może zagłosować online w każdej bibliotece miejskiej. Ta sieć bibliotek w Łodzi jest całkiem gęsta. Na każdym osiedlu jest przynajmniej jedna, jeśli nie więcej. Ja tutaj natomiast widzę taki pewien konflikt interesów związany z bibliotekami, mianowicie również z tego powodu, że miasto nie przeznacza odpowiedniej. Kwoty na bieżące utrzymanie biblioteki zakup nowości? Te biblioteki szukają po prostu pieniędzy na to w budżecie obywatelskim. I zwykle mają bardzo dużą też ilość głosów. Czy wy, właśnie, w jakiej formie są te głosy, jakby? Czy są zbierane, czy faktycznie tutaj ludzie aktywnie głosują? Tutaj już jest bardzo trudno stwierdzić. Natomiast nie sprawia to wielkiego kłopotu z tego względu, że te projekty są dość niewielkie. Jeśli przyjmiemy, że pula osiedlowa wynosi, dajmy na to średnio w łodzi pół miliona złotych, to jeśli taka biblioteka ma projekt na 20 tysięcy złotych, aby kupić nowe książki, to to jest niewielki odsetek tej puli, więc akurat tutaj nie jest to po prostu problem na podłożu konkurencji ale no fakt, że optymalnie by było gdy ktoś idzie do biblioteki i nie jest w żaden sposób, żeby oddać głos i nie jest szczególnie lobbowany, żeby akurat oddać głos na ten konkretny projekt biblioteki miejskiej pomimo, że ja jestem za rozwojem czytelnictwa i tak dalej to jednak wchodzi po prostu o taką elementarną sprawiedliwość w ogóle ten, właśnie system zbierania, w sumie głosów, ja, ja to tak nazywam pasywnością obywatelską, bo to znowu ktoś robi coś za nas, tak? My nie jesteśmy aktywni, tylko po prostu kto, ktoś wybiera za nas, a my tylko stawiamy krzyżyk, podpisujemy, wpisujemy PESEL. Więc to jest dla mnie taka forma. Właśnie antypartycypacji, czegoś, z czym należy walczyć, a z drugiej strony, nawet od małego, po prostu promowanie takich nie do końca etycznych i sprawiedliwych zachowań, bo mm, no jest to w pewnym sensie suboptymalne. Także miejmy nadzieję, że to się skończy. Eee, także natomiast jeśli chodzi o frekwencję. W budżecie obywatelskim, jak w ogóle w partycypacji społecznej, kluczem jest zaufanie. I budowa takiego zaufania zajmuje lata, a zniszczenie takiego zaufania to, to może być kwestia paru miesięcy. I tak jest z całym życiem politycznym, pod każdym względem w kraju i nie tylko u nas. Więc budżet obywatelski również. Bardzo często się słyszało o tym, że ludzie rezygnowali z głosowania bo wie, czy ze składania projektów, bo raz zdarzyło się, że ich PESEL właśnie został nielegalnie wykorzystany przez kogoś innego. Albo ich projekt kolejny raz przepadł w starciu ze szkołami, a chcieli no, postawić trzy ławeczki na skwerze i się nie udało, prawda? A dobijanie się do wydziału gospodarki komunalnej, aby te ławki tam postawił graniczy z cudem czasami. Więc. W tym momencie, kiedy naprawdę wprowadzono bardzo wiele zmian i poprawek w tym, jak funkcjonuje budżet obywatelski w Łodzi, mam nadzieję, że będzie to właśnie taka odnowa tego zaufania. Oczywiście, na bieżąco trzeba reagować na to takie zjawiska, o których też po prostu wspominałem, bo nie zawsze się da przewidzieć, co akurat wyjdzie. Tak, kiedy likwidowano pulę ogólnomiejską w Łodzi, nikt nie przewidział, że nagle szkoły będą się robić tak, a nie inaczej. Także Odbudowa tego zaufania w procesie czy budżetu obywatelskiego, czy w ogóle partycypacji, jest kluczowa po prostu do budowy społeczeństwa obywatelskiego wysokiej jakości w Polsce. Z drugiej strony, też nie chodzi, z jednej strony fajnie, żeby jak najwięcej osób głosowało i to zaangażowanie było jak najszersze, ale myślę, że tutaj chodzi w pewnym sensie o jakość i o takie przemyślane głosy, tak? przemyślanie tego, czego w sumie najbardziej potrzeba w okolicy. A nie po prostu ilość. Więc, i tak samo jeśli chodzi o wnioski, wolę, żeby było tych wniosków troszkę mniej, ale żeby one naprawdę były fajne i przemyślane i takie niecodzienne, a nie żeby było 100 wniosków o to, żeby wyremontować chodnik. Podczas gdy remonty chodników są bardzo ważne, ale no właśnie też tu wracamy do dyskusji, czym ma być bu budżet obywatelski. Ja wychodzę z założenia, że nie powinno być to łatanie po prostu takich najprostszych. Em, dziur, nomen omen, e, i w przenośni i, i, i dosłownie e, w infrastrukturze miejskiej jeśli chodzi o ogólnodostępność e, faktycznie zdarza się, że mm, te boiska już w tym momencie coraz częściej są otwarte dla publiczności, ja widzę w szkole, która znajduje się zaraz obok mnie e, w Łodzi, ona to boisko tętni życiem Cały tydzień. W tym momencie są wakacje i tam cały czas to boisko jest otwarte. Młodzież aktywnie spędza czas i nie tylko sama młodzież, młodzież, ale też ludzie po prostu w moim wieku przychodzą grać w piłkę. Na sąsiednim boisku, trochę dalej, na Bołtach, które też chyba zostało. Zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego spotykają się nawet obcokrajowcy e, i grają w piłkę. Ja widziałem Hiszpanów, różnych ludzi, więc to służy po prostu szerszej, prawda, szerszemu społeczeństwu, co jest też wspaniałe. E, I myślę, że ta ogólnodostępność powinna być bardzo ważna e, w tym temacie. Więc, e, ale tu też samym, tak jak wspominałem, samym regulaminem tego się nie załagodzi. Chodzi też o taką bieżącą, właśnie z, bieżący. Nadzór nad tym, jak opiniowane są te projekty, tak? Bo z jednej strony tutaj szkoła dostaje opinię pozytywną, bo mówi tak, tak, no bo na, w sali audiowizualnej będą organizowane jakieś tam za, zajęcia, ale z drugiej strony, jak ja sobie przyjdę w czwartek o godzinie 13, będę chciał skorzystać z sali audiowizualnej. Um, no właśnie, czy będę mógł? I myślę, że to jest jedno z wyzwań. Eee, jakie były jeszcze pytania? O projekty miękkie, to Też częściowo jakby przy okazji bibliotek o tym odpowiedziałeś, ale czy jest taki trend, że większość na tych projektów to są twarde, czy się te miękkie też pojawiają? Tak, projektów miękkich jest całkiem sporo. Tutaj, jeśli wspomnimy o bibliotekach, to jest od kilku lat taki ciekawy projekt. On jest co roku odnawiany jedynie z puli budżetu obywatelskiego, aby każdy członek, jakby każda osoba korzystająca z bibliotek miejskich, w Łodzi jest jedna karta biblioteczna do wszystkich bibliotek w mieście. To zostało tak fajnie zunifikowane, w pewnym sensie scentralizowane, ale nie trzeba już mieć osobnej karty do każdej z bibliotek. Szczególnie, że te biblioteki dość się wyspecjalizowały w tematyce swojej, szczególnie te w śródmieściu. Jest projekt, że każdy z subskrybentów biblioteki miejskiej, tak to nazwę, ma dostęp do e-booków. Od jednego z dostawców takiej usługi. Więc jest to bardzo fajny projekt. W sumie w pewnym sensie miękki. Ehm, niestety dużo takich miękkich projektów, które przepada, szczególnie w tej puli ogólnomiejskiej, bo one raczej wychodzą poza ehm, stricte jedno osiedle. Ehm, na, na osiedlach czasami wygrywają projekty typu lekcje uni dla dzieci albo Nordic Walking. Są to projekty dość kontrowersyjne z różnych względów. Szczególnie jeśli chodzi o wybór, w sumie, kto ma to realizować. Zwykle się okazuje, że jest to po prostu jedna firma, która w ogóle prawdopodobnie składała w ogóle ten projekt. Ehm... Bardzo popularne swojego czasu były takie projekty pod tytułem Wyciągamy dzieci z bram, czyli to była taka trochę aktywizacja społeczna młodzieży z obszarów, które są narażone na różne problemy społeczne. Więc tych projektów miękkich jest naprawdę względnie sporo. One nie zawsze wygrywają z takimi twardymi, bo jednak te potrzeby infrastrukturalne w łodzi też są dość duże i, i bardzo namacalne, i, i, i one w sumie przeważają ale również zdarzają się właśnie miękkie projekty e, różnego typu. Pytam o to, bo sama obserwuję, że w Krakowie, w którym na co dzień mieszkam tych projektów miękkich, albo było Was sporo, i teraz, jakby po pandemii, kiedy wiadomo, że organizacja różnych wydarzeń była utrudniona, się pojawia i mam wrażenie, że Kraków teraz ma taką fazę kin plenerowych i bardzo dużo kin plenerowych, czy jakichś wydarzeń organizowanych przez Centra Kultury, Ośrodki Kultury. Właśnie odbywają się w ramach budżetu obywatelskiego. No i to też wiadomo, że te y, potem miejsca kultury trochę lobbują za tym, żeby no, w danym miejscu to było. No a z drugiej strony wtedy jest y, tak naprawdę ta dostępność zapewniona, kiedy to jest kino plenerowe, otwarte jakby dla wszystkich i wszyscy mieszkańcy mogą pójść. Tylko no, tutaj się to y, najczęściej odbywa wtedy głosowanie w ramach dzielnic. Tak, w Łodzi tak. również były takie projekty kin plenerowych. My w ogóle mamy bardzo w sumie rozbudowaną taką inicjatywę, która się nazywa Polówka, i od niepamiętnych czasów już zdaje się, że jest to ponad 10 lat właśnie takie kina plenerowe w różnych miejscach są organizowane. I na fali tego trochę również mieszkańcy zgłaszają: A ja też chciałbym, żeby to kino plenerowe zawitało do nas na osiedle, więc tutaj. Przynajmniej trzy lokalizacje w tym roku, zdaje się, są właśnie finansowane z budżetu obywatelskiego, więc e, tego typu miękkie e, e, projekty również prawda, wy, wygrywają. Tutaj tych projektów każdego roku wygrywa kilkadziesiąt w sumie, więc trudno jest mi spamiętać e, każdy jeden, ale faktycznie tego typu inicjatywy również e, są w Łodzi. W tym razie widzimy, że te projekty są dosyć różnorodne, chociaż jakby swego czasu była ta tendencja, żeby finansowane były, szko były szkoły. Jeśli chodzi o te małe projekty, to myślę, że też musimy po prostu jako mieszkańcy pamiętać, że jeśli chcemy, żeby był wyremontowany obok nas chodnik, czy zabezpieczone bardziej, przejście dla pieszych, no to poza pójściem bezpośrednio do Urzędu Miasta mamy tak naprawdę wiele innych możliwości, bo możemy kontaktować się z radnymi dzielnicowymi, radnymi miast, gmin, oni mogą składać różnego rodzaju interpelacje, oni też są przecież w różnych jakby częściach tej rady, mogą o, o tym mówić, jakby za czymś konkretnym lobbować i mamy inne narzędzia demokracji bezpośredniej, żeby tak naprawdę z jakichś konkretnych, elementów już potem korzystać, które nie pojawiają się raz do roku jak budżet obywatelski, a są cały czas jak na przykład obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, więc to też może być sposób, żeby z jakimiś konkretnymi rzeczami, może nawet niekoniecznie lubować, ale konkretne rzeczy w mieście zmieniać. My w Łodzi tej Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i możliwości zbierania podpisów online bardzo Krakowowi zazdrościmy, bo szczególnie po wejściu w życie RODO ja sam brałem udział w zbieraniu podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą i jest to coraz trudniejsze, bo ludzie niekoniecznie chcą się dzielić swoim PESEL-em i adresem, tak? To wszyscy się nauczyli, że są dane wrażliwe i, i raczej, żeby przypadkowym ludziom na ulicy tego nie dawać. Natomiast właśnie taki obywatelski system, system jakby online pod tymi obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi. Przynajmniej w Krakowie myślę, że to bardzo fajnie działa, i na przykład zazdrościmy Wam bardzo tego, że udało się, te, przynajmniej na papierze, zlikwidować jedną miejską spółkę właśnie używając tego mechanizmu. W Łodzi niestety obywatelskie inicjatywy, jeśli są trochę bardziej kontrowersyjne, są deptane, i tutaj myślę, że warto wrócić do pierwszej części naszej rozmowy, gdzie o historii jednej z takich inicjatyw opowiedziałem. Tak, także zapraszamy w takim razie po inicjatywę obywatelską, uchwałodawczą, jeśli chodzi o łódź, do pierwszej części rozmowy. Rzeczywiście tam trochę o tym było. No a w Krakowie, odkąd wprowadzono. Głosowanie online, a tak naprawdę to jest dopiero początek 2023 roku, czyli mamy doświadczenie niecałoroczne, lekko jakby ponad pół roku, kiedy nagrywamy rozmowę. Możemy obserwować znaczne zwiększenie tych różnych inicjatyw, bo po prostu jest to dużo prostsze, łatwiej się teraz też dociera do mieszkańców. Także mam nadzieję, że tutaj akurat Kraków będzie przykładem dla innych miast, a to ja w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę o budżecie obywatelskim, bo na nim dzisiaj się mieliśmy skupić, a widzę, że już też zaczynamy błądzić po innych tematach. Jeśli Wy jeszcze jako widzowie, widzki, osoby oglądające kanał, chcecie posłuchać, co ma do powiedzenia Kosmany Kiel może niekoniecznie na temat łodzi, ale jeśli chodzi o partycypację czy urbanistykę, bo to urbanistyką też się w dużej mierze zajmujesz na co dzień, to dajcie nam znać koniecznie w komentarzach. Będę w takim razie jeszcze kosmy wtedy zapraszała i może porozmawiamy na inne tematy. Ja dziękuję wszystkim za, za poświęcony czas, za wysłuchanie i w razie jakichś pytań śmiało proszę dawać znać. I może do zobaczenia na kanale w tym duecie, a mam nadzieję, że z osobami oglądającymi na pewno do zobaczenia. No i z tej strony mówiła do Was Agata Kempa, kanał Lub bezpośrednio, a po drugiej stronie ekranu dla mnie gościłam Kosmeny Kiela. Dzięki wszystkim i do zobaczenia.